Piraci, w naszej podróży po oceanach i bezkresnych morzach postanowiliśmy podzielić się dzisiaj z Wami kilkoma informacjami na temat naszej nowej kościanki The Curse of the Black Dice. Jak wiecie, kilka osób na pewno miało już okazję ją ograć na konwentach, czy to na Pionku, czy to podczas Pyrkonu. Ciągle ją dopieszczamy, ciągle ją doprecyzowujemy z autorem i jesteśmy gotowi do jej wydania. Na przełomie lipca i sierpnia, bardziej na początku sierpnia, startujemy z bardzo fajną kampanią na Wspieram To. Kampania będzie miała jako zadanie, jako cel, żeby dopieścić jeszcze bardziej tą grę i zrobić ją jeszcze bardziej piracką. W tej kampanii będzie chodziło o to, żeby dostarczyć Wam gry już we wrześniu. Tak naprawdę zlecimy produkcję gry w momencie, kiedy wystartuje kampania. Więc będziemy chcieli, żeby dorzucić tam do tej gry Wam kilka fajnych elementów. Chodzi nam o tryb solo, piracki tryb solo i chodzi nam o dodatkowe elementy, jakim będzie soundtrack modyfikujący podstawowe scenariusze, a będzie on naprawdę fajny. Nawiązaliśmy współpracę z bardzo fajnymi ludźmi z zespołu Samantha, którzy udostępnili nam swoją twórczość, swoją ścieżkę dźwiękową do tego, 3-4 kawałki i będziemy z nich robić bardzo ciekawe scenariusze. Ale ta gra, ten pierwszy 1000 egzemplarzy, jaki zamierzamy wydać i zacząć go sprzedawać przez Wspieram To, będzie miała bardzo fajny epicki element, o którym zaraz opowiem Wam. Tak, a co będzie epickiego w tej grze, to jest to, co tutaj widzicie. To są kostki customowe, tworzone przez chyba jedną z najlepszych firm na świecie, która tworzy customowe kostki. A mowa tutaj o polskiej firmie Crew Workshop. Dzięki naszej wspólnej wyprawie, jaką dokonaliśmy z Patrykiem z firmy Crew Workshop, w naszej grze w każdym egzemplarzu znajdzie się 48 kości wyprodukowanych przez Crew Workshop. To będzie czysto epickie wyzwanie, ponieważ w jednej grze znajdzie się aż 48 kostek tworzonych przez nich. A tworzą kostki nie dla byle jakich gier. Dla takich gier jak Arkham w Horror, chociażby tą kość, którą trzymam w ręce. Więc bardzo nas to cieszy, że to pierwsze wydanie będzie epickie i będzie, można powiedzieć, już kolekcjonerskie. Więc mam nadzieję, że to, co dla Was przygotowaliśmy i to, jak mocno podeszliśmy do tego tytułu, żeby on był jak najlepszy, zaprocentuje i będziecie mogli się cieszyć tą pozycją na swoich półkach w domu.